Witajcie w kolejnej wartościowej, prorozwojowej rozmowie. Dzisiaj moim gościem jest Ania Mazurczyk, dietetyk, trener, autorka tekstów, m.in. dla magazynu Harmonia – Twoje zdrowie, a także autorka książki Przebudzenie do zdrowia. I co najważniejsze, propagatorka zielonek, zielonej żywności, to znaczy chlorelli i soku z młodego jęczmienia. Będziemy mówić dzisiaj o tym, jak dbać o swoje zdrowie, także to, jak zweryfikować swoje zdrowie. Koniecznie oglądaj do końca, ponieważ Ania dzieli się wieloma ciekawostkami. Między innymi mówi o tym, co lubi jeść niezdrowego. Zaczynamy. Cześć Aniu. Witaj Piotrze, witam Państwa serdecznie. Zaczynamy od pierwszego pytania. Jestem teraz chory, chciałbym popracować nad swoim zdrowiem. Natomiast chciałbym robić to naturalnymi, tradycyjnymi sposobami, tak żeby nie używać żadnych tabletek. Co polecasz? No, przede wszystkim no wiadomo, że lepiej być zdrowym niż chorym, ale faktycznie jeśli już ktoś musi się wspomagać, ponieważ ma jakieś dolegliwości czy niedomagania, no to faktycznie najlepiej na sam początek spróbować właśnie zacząć od naturalnych sposobów, takich sposobów naszych babci, dziadków, gdzieś, którzy używali i ziół i właśnie roślin do tego, żeby lepiej żyć i żeby żyć w zdrowiu. No i teraz co ja bym polecała? No jest kilka takich fajnych roślin czy nawet suplementów, które można by było użyć w przypadku tego, w zależności od tego, jaka jest dolegliwość. Bo tutaj nie do każdej dolegliwości możemy dobrać te same zioła, czy te same rośliny, czy te same suplementy. Więc tutaj musiałbyś mi, Piotrze, powiedzieć, jaka ta dolegliwość jest i wtedy mogłabym Ci powiedzieć, co do tego użyć. Rozumiem. Natomiast jeszcze raz powtarzam, lepiej być zdrowym, nie chorować, a wszystko zrobić profilaktycznie, czyli zanim zachorujemy, to zadbać o swoje zdrowie. Jak zawsze profilaktyka jest najlepszym rozwiązaniem. Prawda jest jaka jest, niestety ludzie mało interesują się swoim zdrowiem. Najczęściej robią to dopiero wtedy, kiedy zaczyna boleć, albo jeszcze gorzej, wtedy, kiedy ból zaczyna być nie do zniesienia. Przyjmijmy, że teraz ktoś zaczyna się zastanawiać, czy na pewno jestem zdrowy. W jaki sposób może zweryfikować swój stan zdrowia? No oczywiście, przede wszystkim patrzymy na to, jak się czujemy. Więc jakie jest nasze samopoczucie, czy wstajemy z energią rano z łóżka, czy przez cały dzień nie mamy dolegliwości związanych w ogóle z naszym organizmem, nie tylko bólowych, bo wiadomo jest, że jak już boli, no to faktycznie organizm daje bardzo silne znaki do tego, żeby coś z tym zrobić. Tabletki przeciwbólowe zasłaniają tylko przyczynę tego bólu, więc tutaj jeśli używamy tabletek, które mają zatrzymać ból, one też zatrzymują sygnały, które dochodzą do komórek, sygnały nerwowe i tutaj w organizmie może się zacząć rozwijać naprawdę jakaś większa infekcja. Dlatego zanim zacznie boleć, sprawdzajmy, jak się czujemy. Czy jesteśmy w pełni sił? Czy mamy taką radość właśnie wstawania rano z łóżka? Czy mamy radość życia? Czy nie czujemy się wyczerpani? Czy gdzieś tam właśnie nie zaczyna nas kłuć w którymś boku? Jeśli tak się zaczyna dziać, no to już musimy zwrócić uwagę na swoje ciało i zatrzymać się i zobaczyć, czego nam brakuje. Oczywiście profilaktycznie dobrze jest zrobić sobie badania. Ja tutaj, jeśli chodzi o badania, to mam różne zdania na ten temat. Nie będę ich na razie teraz o tym mówić. Natomiast warto zrobić badania, które są powtarzalne, czyli albo zrobić kilka dni pod rząd to samo badanie, żeby móc sprawdzić, czy średnia wychodzi, jaka wychodzi średnia i czy te badania wychodzą zawsze takie same. Dlatego, że badania mogą się różnić w zależności od naszego właśnie, od stanu zdrowia jak najbardziej, ale też od różnych czynników zewnętrznych, od stresu na przykład, tak? W jeden dzień możemy mieć większy stres, więc te wyniki badań wyjdą inne. W drugi dzień znowu możemy być bardziej zrelaksowani. U kobiet to mogą być różne dni cyklu miesiączkowego na przykład albo właśnie czy dni płodne. Tutaj bardzo ważne jest, żeby zrobić te badania kilkukrotnie pod rząd i wyciągnąć średnią. Jeśli badania będą niepokojące, no to już trzeba będzie zwrócić uwagę bardziej na to swoje ciało, no a przede wszystkim na to, co jemy, bo tutaj jedzenie determinuje bardzo mocno nasz stan zdrowia. Zresztą cytując klasyka, jesteś tym, co jesz, a niech lekarstwo będzie twoim pożywieniem, a pożywienie lekarstwem. W związku z tym tu musimy na to zwrócić uwagę. Posiłkowanie się jakby takimi substancjami, które mają zasłonić objawy, czy jakby byśmy tych objawów nie mieli, no to powiem szczerze, że nie załatwia przyczyny.
Musimy dojść do przyczyn. Dlaczego tak się dzieje, że się źle czujemy? Dlaczego tak się dzieje, że zaczęliśmy chorować? I jak znajdziemy przyczynę, to bardzo łatwo będzie ją zniwelować. Tak, no ja muszę powiedzieć, że akurat mam na sobie żywy dowód tego, że dbanie jako profilaktyka z jednej strony pomaga, a z drugiej strony daje się trochę we znaki, bo na nosie wyskoczyła mi taka plama i wiem, że to nie jest pryszcz, że to jest typowy objaw detoksu, ponieważ już można powiedzieć, że dbam o te swoje oczyszczenie od ponad roku. Już zauważyłem, w jaki sposób, nie wiem, czy to limfa, czy osocze krwi w taki sposób wypływa, że oczyszcza organizm w ten sposób. Kliknij koniecznie subskrypcję, aby kolejne tego typu materiały mogły do Ciebie docierać, abyś mógł dbać o tą swoją profilaktykę. A do Ciebie, Aniu, trochę przekorne pytanie. Czy zdarza Ci się jeść niezdrowe pokarmy? No jasne, że tak. Kochani, w ogóle dostęp w tej chwili do czystego pożywienia, po pierwsze, nie każdy ma. Po drugie, tego czystego pożywienia jest naprawdę jak na lekarstwo, tak się kiedyś mówiło. Więc jest go naprawdę niewiele. I teraz tak jak ja mam dostęp do czystego pożywienia, to właśnie jak sok z traw jęczmiennych, czy właśnie algi słodkowodne, to powiem wam, że no to co, nie da się żyć tylko i wyłącznie na samych zielonkach przez całe życie. Można to zrobić przez tydzień, przez dwa, nawet przez miesiąc, ale ludzie lubią smakować, więc ja też jem różne rodzaju jedzenie, ale powiem wam szczerze, że nie takie kupowane w supermarketach, ale raczej, ponieważ mieszkam na wsi, więc otaczam się tutaj ludźmi, którzy mają kury. Muszę dalej, co prawda, jeździć, żeby po mleko jeździć do gospodarzy, ale gdzieś te takie podstawowe produkty spożywcze, które są nam potrzebne, jeśli są świeże, jeśli są naturalne, jeśli te krowy jedzą trawę, a nie gdzieś są pasione jakimiś paszami, no to faktycznie wtedy to mleko będzie zdrowe, będzie nam dawać takie substancje dożywcze, które są nam potrzebne. Natomiast jeśli kupować w sklepach wielkoformatowych, to powiem szczerze, że jak idę do takiego sklepu, no to ja nie, zatrzymuję się przy różnych półkach, ale ja nie jestem w stanie tego wziąć do koszyka, bo to mnie po prostu odrzuca. No i teraz jest pytanie takie, co jeść? Co jeść? Jak idę do restauracji, to faktycznie coś tam skubnę od osoby, z którą jestem w restauracji. No najczęściej faktycznie jakieś soki wyciskane, naturalne, bezpośrednio, nie z kartonu wyciskane, tylko wyciskane z owoców czy z warzyw. Ale czy te warzywa nie mają pestycydów? No kochani, wszystko teraz ma pestycydy, dlatego tak trzeba zwracać uwagę. Dlatego warto nawet jechać sobie na taki plac targowy, wiejski i tam od gospodarzy kupić sobie jedzenie, niż do jakiegoś sklepu wielkoformatowego. No ale jem to, co wy i to, co ty, Piotrze. Więc tylko staram się, naprawdę jem tylko bardzo mało i staram się wybierać takie produkty, które są, nie wiem, czy to nazwać bio i eko, ale gdyby te bio i eko były naprawdę bio i eko, to tylko takie bym kupowała. A tutaj też trzeba sprawdzać jakość. Wszędzie ważna jest jakość. Zgadzam się, chociaż też, no wiadomo, badania badaniom nierówne, natomiast na pewno warzywa czy owoce, które powiedzmy nawet są już pryskane, to i tak będą dużo lepsze niż przetworzone pokarmy. No i właśnie, te przetworzone pokarmy to jest prawdziwa, przynajmniej moja pięta achillesowa. Pracuję nad tym, ale strasznie ciężko jest mi to zwalczyć. Masz może jakiś sprawdzony sposób na to, żeby unikać? Może inaczej. Muszę przyznać, że tobie się udało mnie zmotywować, chociaż nawet tego nie wiesz, bo miałem wczoraj straszną ochotę, żeby iść sobie kupić coś niezdrowego. Jeszcze przechodziłem w sklepie, akurat chipsy były przecenione, ale sobie pomyślałem, nie, no jutro nagrywam z Anią, no nie mogę. Także powstrzymałem się. Nie ukrywam, że raz na tydzień, na dwa mam taką sytuację, że naprawdę mam ogromną ochotę zjeść coś niezdrowego. Najczęściej to są jakieś słodycze czy chipsy. A no niestety, jak słodycze się je, to później wpada się w taki ciąg, więc zdarza mi się, że nawet 2-3 dni pod rząd coś tam niezdrowego podjadam. Jak sobie z tym radzić? Przede wszystkim, Piotrze, zwróć uwagę na to, kiedy cię ciągnie do słodyczy. Niektórzy się mogą śmiać z tego, że to jest pełnia księżyca albo nów, albo coś tam, ale mieszkańcy nas, czyli te stworzenia, które w nas mieszkają, one najczęściej ciągną nas do słodyczy właśnie wtedy, kiedy się zaczynają rozmnażać. I one potrzebują na to siły, potrzebują energii. No i mówię o pasożytach.
Więc pasożyty, które mamy w swoim organizmie, nie wiadomo, że my się ich nie pozbędziemy do samego końca na 100%. Natomiast możemy zmniejszyć ich populację po to właśnie, żeby ona nie ciągnęła nas do tej szafki z tymi słodyczami, czy z batonikami, czy z czekoladami. Generalnie ludziom potrzebny jest cukier, z tym, że ten cukier, bo wiadomo, to on po prostu jest potrzebny do tego, żebyśmy mieli energię, podobnie jak sól. I za o soli zaraz powiem. Natomiast, i dlatego te chipsy, zaraz powiem o tym. Natomiast, kochani, no taka jest prawda. Pasożyty, jak są przerośnięte, one będą nas ciągnąć do cukru. One tego cukru najbardziej potrzebują, żeby się rozmnażać. My sobie poradzimy z cukrem z owoców na przykład, albo nawet z warzyw. Ten cukier będzie dla nas wystarczający. Ale po co dojadać jeszcze tym cukrem właśnie białym, który jest rafinowany, który jest nam w ogóle niepotrzebny. To bodajże w latach 50. były badania na ten temat robione na temat cukru. Okazało się, że cukier jest toksyną. Ale wiadomo, że komuś tam zależało na tym, żeby cukier wszedł ogólnie do sprzedaży i żeby był właśnie pożądany przez ludzi. Cukier w ogóle są badania, że uzależnia 8 razy bardziej niż kokaina. W związku z tym gdzieś tutaj to uzależnienie potem nam się wkrada. Więc od cukru trudno się odciągnąć, ale ja znam na to sposób, mam na to sposób. Natomiast jeśli chodzi o chipsy, czy o jakieś takie słone przekąski, no to zastanówmy się, dlaczego nas ciągnie do słonego, dlaczego słone. I teraz musimy pamiętać, że jesteśmy istotami elektrycznymi, więc my potrzebujemy soli, żeby żyć. Ale nie takiej soli białej, tylko NaCl, którą mamy w sklepach, wszystko jedno jakich, ale tą drobną białą sól. Potrzebujemy raczej soli połączonej z mikroelementami, które w niej są. Więc jeśli już będziemy solić, no to faktycznie wybierajcie tą sól w kamieniu, tą sól kamienną. Obojętne, czy to jest sól z Wieliczki tutaj zaraz koło mnie, czy to jest, proszę Państwa, sól kłodawska, czy to jest sól morska. Po prostu najlepiej, żeby w ogóle była w kamieniu. I żeby ten kamień można było sobie rozbić i po prostu z niego skorzystać. Tam są minerały. Dlatego nas ciągnie do słodyczy i dlatego nas ciągnie do soli. No a wiadomo, że tłuszcz przenosi smak. W związku z tym te chipsy są po prostu tłuste, żeby one lepiej nam smakowały. Dodatkowo chipsy są jeszcze barwione różnymi substancjami. No i oczywiście substancjami smakowymi, takim jak glutaminian sodu, który jest naprawdę rakotwórczy. W związku z tym nie powinniśmy nadużywać tego glutaminianu sodu w naszym jadłospisie. A tak naprawdę w ogóle go lepiej nie jeść. A, bo ty pytałaś, jak z tym sobie poradzić, tak? Ja wam powiem, jak ja sobie z tym radzę. No ja po prostu jestem na zielonkach. Ja jestem uzależniona od zielonek, więc ja na zielonkach już jestem od 2014 roku. I powiem wam szczerze, że ani cukier, ani chips. Ja w ogóle chipsy, nie, nie. Takie wszystkie jakieś przekąski. Jedyne co z przekąsek to paluszki od czasu do czasu, ale muszą być z określonego sklepu, bo inne w ogóle mi nie smakują. To jest takie po prostu, wiecie, jakieś wybiórcze. Bo muszę wam zdradzić tajemnicę. Ja jestem normalnym człowiekiem, który normalnie przed zielonkami sobie normalnie żył, tak jak wy wszyscy. Czyli po prostu i tak jak ty, Piotrze, teraz też żyjesz, więc zdarzyły mi się jakieś chipsy i zdarzyły mi się jakieś tam paluszki czy jakieś inne słone orzeszki. Ale ja wam powiem, że ja się specjalnie nie zmieniłam nic swoim takim jakby na siłę. Nic nie zmieniłam na siłę. To, co wszystko się stało, to się stało naturalnie. A więc ta zielona żywność po prostu przeciągnęła mnie na tą stronę światła, na tą stronę mocy, gdzie zupełnie jakby przypadkiem przestałam właśnie jeść te niezdrowe przekąski, czy to właśnie przetworzone jedzenie. Teraz powiem szczerze, że mnie trochę odrzuca od tego. No i nie jestem w stanie kupić tego w sklepie. Tak, ewidentnie czuję, jak u mnie ten proces postępuje, natomiast no, jeszcze nie jest to, co chciałbym, żeby było. Natomiast tutaj, może tak, żeby Ania nie słyszała, powiem szeptem. Sposób na to, żeby radzić sobie, nawet jeżeli już mamy tą ochotę na niezdrowe, to jak zjem coś takiego, to staram się wypić napój na przykład z miodem i cynamonem, do którego jeszcze dosypuję witaminę C, dzięki czemu jestem w stanie zneutralizować część tych toksyn, które są zawarte w tym przetworzonym jedzeniu. To jest taki, nie wiem, czy to akurat zadziałało, bo dużo takich zdrowych nawyków od zeszłego roku, kiedy się wziąłem za swoje zdrowie, wprowadziłem i w końcu udało mi się opanować moją wagę. No ale dobra, zostawmy to na bok. Idźmy w tym kierunku, żeby tego niezdrowego podjadania w ogóle nie było. W związku z czym pytanie do ciebie, Aniu. Jakie dobre nawyki związane z jedzeniem polecasz ludziom wdrożyć? Wiem na pewno, że polecasz dużo przeżuwać, przynajmniej 30 razy,
Polecasz też pić filtrowaną wodę. Tak jak wspomniałaś też teraz z solą, ja zawsze sobie dodaję szczyptę soli kłodawskiej, naszej najlepszej, czy reklamujmy swoje produkty. Ewentualnie może to być sól himalajska, czy tam celtycka, ale oprócz tego, jakie jeszcze zdrowe nawyki warto, żebyśmy praktykowali na co dzień? No i znowu to samo jest właśnie z tym słuchaniem swojego ciała. Przyjrzyjmy się swojemu ciału. To po prostu, oprócz cukru i chipsów, to do czego nas ciągnie, tak? To, na co w danym momencie mamy ochotę. Jeśli mamy ochotę na coś kwaśnego. Ja bardzo często w zimie mam ochotę na kiszoną kapustę. I słuchajcie, potrafię zjeść w ogóle pół kilo kiszonej kapusty i czytając książkę, prawdopodobnie dlatego, że w kiszonej kapuście jest bardzo dużo witaminy C i w przypadku kiedy już tam na zewnątrz jest jakaś szaruga i już się robi zimno i tak nieprzyjemnie, to tutaj organizm potrzebuje tej witaminy C i po prostu ją gdzieś tam sobie chce ściągnąć z pokarmu. I tam, gdzie was ciągnie, tam Piotrze, gdzie ciebie ciągnie, oprócz słodyczy i przekąsek jakichś takich niezdrowych faktycznie jakichś fast foodów, to w tą stronę idźcie. Ja jestem zwolennikiem słuchania swojego ciała. A nie jestem zwolenniczką żadnych protokołów, żadnych diet, żadnego ustalania na siłę. Dlatego, że kochani, jeśli nie będziemy słuchać naszego ciała, wiecie, że są różne typy ludzi, tak? Są różne typy, są różne grupy krwi i tak dalej. I naprawdę już tych zrobionych badań na ten temat jest miliony. I ludzie się w tym gubią absolutnie. Nie wiedzą, jaką dietę mają, czy mają keto dietę stosować, czy mają stosować tylko same posty, czy mają stosować dietę tylko roślinną, czy wegetarianami, czy witarianami, czy no po prostu można oszaleć. Po prostu słuchajcie swojego ciała. Jeśli w danym dniu nie macie ochoty na mięso, to go po prostu nie jedzcie. Jeśli macie ochotę na kapustę kiszoną, no to zjedzcie nawet pół kilo, tylko bardzo ważne jest, żeby te produkty były naturalne, czyli żeby one naprawdę, kiszona kapusta, żeby była ukiszona takim starym, tradycyjnym sposobem, a nie, słyszałam ostatnio, jak koleżanka mi opowiadała, która gdzieś tam pracowała przy produkcji właśnie kiszonej kapusty, że kiszona, kwaszona kapusta, nie kiszona, tylko kwaszona, że ona jest naturalna, poszatkowana kapusta wsadzana na taśmę z jednej strony wielkiej maszyny i jest naturalna, a kilka godzin później wychodzi z drugiej strony tej maszyny jako kwaszona, po prostu zasypana jakimś proszkiem, który ją skwasi. Więc kochani, po czymś takim możecie się tylko zatruć. Więc patrzcie na to, żeby ta kapusta naprawdę była tradycyjnie kiszona. Ona musi sfermentować i tak dalej. Także to samo z ogórkami jest. I jeśli macie taką ochotę, to znaczy, że wasz organizm potrzebuje substancji, które są w danym pożywieniu. Jeśli macie ochotę na sałatkę przez 3 dni z jakiejś sałaty lodowej, no to po prostu ją jedzcie, tylko najlepiej szukajcie sałaty lodowej, która nie ma pestycydów w sobie, ani nie ma żadnych szkodliwych substancji, no żebyśmy sobie też nie zaszkodzili tym. Jeśli mamy ochotę na cukier przez 3 dni jeść, to nie jedzcie. Jeśli masz ochotę na chipsy przez 3 dni, no to też raczej można się postrzec. Można sobie to zamienić czymś bardziej zdrowym. Na przykład, nie wiem, niech już będą te solone orzeszki, tak? No ale zróbmy sobie sami te orzechy. To znaczy, kupmy naturalne orzechy, orzechy ziemne, najlepiej jeszcze takie w skorupkach, więc żeby samodzielnie je wyciągnąć po prostu z tej skorupki. Potem je upraszmy sobie na patelni, dodajmy soli właśnie kamiennej do tych orzeszków. No i kochani, możecie ją zmielić, przecież w młynku ręcznym też będzie taka drobniutka, tylko będziecie wiedzieć, że to jest sól kamienna. No i kochani, taką przekąskę bardziej zdrową możecie sobie zjeść. Jesteśmy ludźmi, więc mamy różnego rodzaju takie, wiecie, smaczki. Ale warto to zawsze robić tak, żeby to było jak najbardziej naturalne. A więc ja bym żadnej tutaj diety nie ustalała nikomu, tylko kazałabym mu się przyjrzeć, co je na co dzień, na co ma ochotę i nawet zapisywać to każdego dnia przez 2 tygodnie. A wtedy zobaczymy właśnie, na jakie potrzeby mieliśmy przez ten dany okres. No i wtedy można zobaczyć, gdzie tam były jakieś braki w naszym organizmie. Czasami potrzebujemy mleka, jakoś tak po prostu, wiecie, ciągnie was po prostu do mleka, nie wiadomo dlaczego. Czasami jest tak, że tylko samo owoce chcecie jeść. No naprawdę tych powodów jest naprawdę dużo. Także Piotrze, dobre rady, to wiesz, po prostu dobrymi radami piekło jest wybrukowane, więc po prostu słuchajcie swojego ciała, a nie dobrych rad wszystkich ludzi dookoła. Oczywiście, możecie to słuchać,
Możecie to przyjąć i wykorzystać w danym momencie, w którym wasze ciało wam powie: OK, to teraz potrzebuję wody z solą, tak? Potrzebuję elektryczności, jestem padnięty. Albo na przykład jedziecie długo samochodem. Ja ostatnio jechałam 13 godzin samochodem, słuchajcie, myślałam, że zwariuję normalnie. Pole elektromagnetyczne dookoła mnie. Ja się czułam po prostu cała naelektryzowana. I faktycznie przyszłam do domu. Ja normalnie wyleciałam na ogród i się położyłam na trawie na ziemi, żeby się uziemić, ale to nie było takie, że ja ze zdrowego rozsądku to zrobiłam. Ja to po prostu poczułam, że ja muszę to zrobić. I to było silniejsze ode mnie. Ja po prostu wybiegłam na ogród i położyłam się na mokrej trawie i było mi wszystko, czy ona jest mokra, czy sucha, czy taka, czy jest ładna pogoda, czy brzydka. Po prostu musiałam dotknąć ziemi. Więc widzicie, słuchajcie swojego ciała. I ty też, Piotrze. Rozumiem. No tutaj mogę się jak najbardziej podpisać, bo przypomina mi się, jak jechaliśmy rodziną nad morze na wycieczkę, na urlop i zatrzymaliśmy się w Borach Tucholskich na spacer. Ledwo co weszliśmy do lasu i już po prostu taka wszechogarniająca radość się w nas pojawiła i we mnie, i w żonie. No, dzieci to zawsze są radosne, tego się możemy od nich uczyć. Także jak najbardziej tutaj się zgadzam. Myślę, że to jest bardzo fajny taki protip, złota rada, żeby właśnie korzystać, mieć kontakt z tą zielenią. To może w tym kierunku pójdźmy. Dla mnie na przykład bardzo odkrywcze było to, że porcja jedzenia, którą powinniśmy spożyć, to są dwie pięści. No, u mnie jest jedna. U mnie naprawdę jest jedna. Tak, ja mam, bo nasz żołądek jest wielkości naszej pięści. Umówmy się, ale on się rozciąga oczywiście. Więc ten żołądek wielkości naszej pięści tyle jest wystarczające, żeby, tyle na talerzu, co pięść, tak? Tyle wystarczające jest, żebyśmy po prostu syceni, jeśli to jest pożywienie pełne mikroelementów, witamin, aminokwasów i tak dalej, tak? Bo mówimy tylko o takim jedzeniu. Natomiast dwie pięści, no to jest albo u faceta, albo kochani, jak macie trochę rozciągnięty żołądek, to faktycznie. A natomiast dwa, pamiętać trzeba, żeby to jedzenie było wartościowe, bo czasami tak jak ja piję szklankę soku z trawy i ona ma w sobie tyle wartości odżywczych, że po prostu, ja nie wiem, ona może jest wielkości mojej pięści, ale z drugiej strony to jest przecież woda, tak? To jest woda, to jest pożywienie rozcieńczone. Ono się natychmiast wchłania, natychmiast jest trawione, no bo tam nie ma żadnych substancji takich stałych. No i kochani, od razu macie poczucie, że jesteście najedzeni. To jest genialne. To Piotrek, bo ty pijesz zielonki, tak? Suplementuję w taki sposób, że staram się nie jeść tego samego cały czas, tylko na przykład 2-3 miesiące i potem przerwa, żeby nie przyzwyczajać organizmu. Cały czas walczę trochę z tym, może nie walczę, właśnie. Cały czas zastanawiam się nad tym, na ile właśnie... Właśnie jak ty to nazywasz żywność funkcjonalna, a suplement, czy to nie jest tak, że nic tak naprawdę nie powinno się stać, jeżeli by jeść cały czas, natomiast gdzieś tam w moim podejściu jest takie dbanie o równowagę i trochę to słowo suplement, które może niekoniecznie jest tutaj sensowne, ale jednak wybrzmiewa. Ja już powiem na ten temat właśnie, bo tutaj suplementacja, no to jest dokładanie do naszego pożywienia czy do organizmu czegoś, czego może nam brakować w tym organizmie. Natomiast żywność funkcjonalna to jest w ogóle coś innego, ale na pudełkach musi być napisane suplement diety, bo takie są regulacje prawne Unii Europejskiej. Natomiast żywność funkcjonalna, no słuchaj, weźmiesz naturalną marchewkę z ogrodu albo pomidora z mojego ogrodu i to jest żywność funkcjonalna. I teraz jest pytanie właśnie, jak często jeść tą żywność funkcjonalną? Czyli jak często, ile razy w tygodniu powinnam zjeść pomidora, ile tych pomidorów, ile marchewek, ile ziemniaków, czy ile, nie wiem, jakieś fasolki, tak? I tutaj, czy powinniśmy robić przerwy od marchewki, od pomidora i od fasolki? Czy powinniśmy ją jeść tylko na jesieni i na wiosnę, a później już w zimie nie? Czy, no to po prostu nie możemy wpaść w taki zaklęty krąg szaleństwa, w którym będziemy sobie patrzeć, czy ta żywność, po prostu czyste pożywienie, czy to trzeba jeść co 2 tygodnie, czy co tydzień, czy raz na miesiąc, czy może zrobić przerwę 2 miesiące, żeby było to. Jeśli mamy takie pożywienie, w którym jest jakaś większa ilość składników, jakichś, na przykład w pomidorach potasu, to nasz organizm powie, no dzisiaj nie mam ochoty na pomidory i koniec, dlatego że tego potasu będzie naprawdę w dobrej normie, tak, w naszym organizmie.
Jeśli na przykład, ja też mam takie momenty, w których po prostu jakiś dzień nie piję zielonych w ogóle, z tego względu, że po prostu jestem już tak nasycona tym wszystkim, że już dany dzień nie potrzebuję. Albo jak gdzieś wyjeżdżam na jeden dzień, a nie wezmę ze sobą zielonek, to po prostu nic się nie dzieje, bo mój organizm przez te wiele, wiele lat, od 2014 roku, jest już po prostu nasycony wszystkimi substancjami dożywczymi, które powodują, że jeśli ja nie wypiję zielonek przez jeden dzień, dwa dni czy trzy dni, to nie umrę po prostu. Aczkolwiek powiem szczerze, Tak. Piotrze, że to jest tak, że faktycznie, jeśli to będzie jakaś przerwa 1, 2, 3 dni, a ktoś już długo pije zielonki, no to może się zdarzyć, że będzie chciał do nich jak najszybciej wrócić. W sensie takim, że będzie mu tego brakować, tego orzeźwienia takiego wewnętrznego. Ja miałam kiedyś takiego jednego pana klienta, który wrócił. On w Zakopanem mieszkał, pojechał do Gdańska i on wrócił z połowy drogi, bo zapomniał zielonek wziąć. Ja mówiłam, ale panie Piotrze, bo to też był Piotr. I mówią, panie Piotrze, ale trzeba było mówić, bo tam też moi ludzie są w połowie Polski, to oni by pana poratowali zielonkami. No ale on po prostu oszalał całkowicie, on wrócił z połowy Polski po te zielonki do domu. Także jest coś takiego, że jak wiesz, mamy dostęp do tego jedzenia, które nie ma wartości odżywczej. Tak brokuły na przykład straciły prawie 80 czy 90 nawet procent witaminy C na przykład w przeciągu kilkudziesięciu lat. No to ludzie, to musielibyśmy wtedy zjedliśmy jednego brokuła, a dzisiaj musielibyśmy zjeść, nie wiem, sześć tych brokułów. Nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dlatego właśnie potrzebujemy takiego. No i tu wkraczają suplementy diety. No i suplementy diety, ale trzeba patrzeć, jakie suplementy diety. Czy one są naturalne całkowicie, czy to są wyciągi na przykład z roślin albo z ziół, tak, czy z jakichś innych dobrych substancji. Natomiast zawsze te wyciągi, czyli na przykład jeśli wyciągniemy witaminę C na przykład z grejpfruta, to ta witamina C już nie będzie miała tej właściwości zasilania nas jak w całym grejpfrucie. Więc jeśli będziemy wyciągać z poszczególnej jakiejś składniki witaminy czy jakieś inne substancje z danej całej rośliny na przykład, tak, no to ona już nie będzie miała takiego działania, więc będziemy musieli zjeść tego dużo, dużo więcej. No i ważne, żeby to było naturalne. Tak, i w drugą stronę, jeżeli na przykład z buraka cukrowego wyciągniemy cukier, to nagle on się staje toksyczny, mimo iż wcześniej był komplementarnym elementem całkiem zdrowego warzywa. Gdzież tu masz rację, no dlatego, że sam burak cukrowy sam w sobie, no nic po prostu, może, znaczy on nie jest tak całkiem do jedzenia przez ludzi na żywo, natomiast faktycznie on nie jest toksyczny, tak? Ale jeśli już właśnie ten cukier zostanie wyodrębniony, no to ten cukier jest już toksyną. I tak się dzieje praktycznie z większą ilością substancji, które wyciągamy z całości. Powiedziałaś bardzo ważną rzecz, bo też to zaobserwowałem na sobie. W ogóle moja droga mniej więcej wyglądała w taki sposób, że zawsze starałem się zdrowo prowadzić. W sposób taki, można powiedzieć, troszkę, jakby to powiedzieć, taki ogólnie dostępny. Jak się później jednak człowiek zmierzy ze szczegółami, to okazuje się, że płatki śniadaniowe wcale nie są takie zdrowe, jak na reklamie są przedstawione. Natomiast przez ostatnich 10 lat dbałem o siebie. Aktywność fizyczną uprawiałem praktycznie cały czas. Biegałem, nawet zdarzało mi się robić jakieś głodówki. Mimo to moja waga rok w rok rosła. Dopiero w zeszłym roku, kiedy sprzedałem firmę i skupiłem się wyłącznie na tym, udało mi się coś z tym zrobić. Może jesteś w stanie mi wyjaśnić, dlaczego mimo dokładania zdrowych nawyków przez 10 lat tylko efektem było to, że pojawiały się dodatkowe, powoli, ale jednak dodatkowe kilogramy. Jasne, no powiedziałeś tutaj bardzo ważne zdanie. Sprzedałem firmę i zająłem się sobą. Kochani, jak my mamy na głowie milion kłopotów, problemów związanych z biznesem, związanych z utrzymaniem rodziny, z życiem, to my tak naprawdę jest takie powiedzenie, że jak się martwisz, to tyjesz. Dlatego, że organizm po prostu kumuluje te składniki, które powodują, że my jesteśmy coraz bardziej okrągli i okrągli. I organizm, który jest w ciągłym stresie, on też zupełnie inaczej pracuje niż organizm na luzie. Skupienie się na sobie, na tym, co dla ciebie jest dobre, na tym, co powinieneś zmienić, więcej ruchu. Ja też jestem przedsiębiorcą i też mam swoją firmę, z tym, że ja uwielbiam moją pracę i ona w ogóle mnie nie stresuje. Być może dlatego ja nie przybieram w ogóle na wadze. Natomiast zwrócenie uwagi na to, co jemy, jak jemy,
I właśnie to przeżuwanie tego posiłku. Słuchajcie, oczywiście mamy swoje biznesy, chodzimy do pracy, jesteśmy zestresowani i szybko. Wszystko robimy szybko, szybko. Ja pamiętam czasy, kiedy jak byłam całkiem mała, siedziałam przy stole i ja, słuchajcie, siedziałam przy stole, ja 1,5 godziny jadłam obiad i pamiętam to doskonale i nikt z tym nie miał problemu. Co prawda ja mięsa nie lubiłam, nigdy nie lubiłam mięsa i to mięso mi nie przechodziło w ogóle przez, mogłam je rzucić po prostu przez godzinę i nic z tego nie szło, to nie przechodziło dalej. Natomiast nikt mnie nie pospieszał. A potem przyszły nagle takie czasy, kiedy ludzie zaczęli, i wiecie, ja słyszałam, jako już później młody człowiek, ja słyszałam, dobra, szybciej, jedz szybciej, zjedz to szybciej. To takie, nie wiem, czy wy teraz macie coś takiego, że pospieszacie swoje dzieci, jedz szybciej, bo musimy iść do przedszkola, zjedz to szybciej, bo musimy się uzbierać, zakładaj buty szybciej, wszystko rób szybciej. I te dzieci nie mają też możliwości, żeby zwolnić i żeby pogryźć to jedzenie. I my też nie mamy tego czasu, żeby to jedzenie pogryźć. A ty co? Sprzedałeś firmę, miałeś czas dla siebie i twój organizm nie był zestresowany, że on coś musi szybciej i musi szybciej kumulować to wszystko, bo on to zaraz straci, bo on to zaraz spali, bo zaraz będzie stres, bo zaraz będzie zakwaszenie. Zakwaszony organizm, trudniej zwraca się wagę. Gdzieś w tym całym stresie podjadamy oczywiście różnego rodzaju przekąski, więc one też nie pomagają w tym, żeby wagę zwrócić. Dlatego tutaj są tyle jest czynników różnych, a ludzie przychodzą i mówią, o dobra, no to jeden tydzień zielonki, ja już spadę 20 kilo. No nie da się, trzeba jeszcze coś zmienić w swoim życiu. Dlatego ja myślę, że tutaj był ten powód, dodatkowy jeszcze powód, problemy z, lub brak problemów może być teraz, z hormonami. Tak się utarło, że to tylko kobiety mają problem z hormonami, ale to jest nieprawda, bo przecież my jesteśmy ludźmi, tak? I kobiety i mężczyźni jesteśmy ludźmi. Więc hormony mają również mężczyźni, chociaż inną proporcję. Natomiast też problem hormonalny. Te wszystkie nasze układy hormonalne po prostu źle działają, jesteśmy w ciągłym stresie. A nadnarcza produkują za dużo substancji, które powodują znowu zakwaszenie naszego organizmu. Jest ciągłe bycie w stresie, powoduje, że tyjemy. Dlatego lepiej się wyluzować i lepiej po prostu zwrócić uwagę na to, co jemy i jak jemy i czy przeżuwamy częściej. Myślę, że bardzo istotne było to, że zrobiłem sobie wiele różnych badań i też wyszły mi pewne niedobory. To też powszechnie się tego nie mówi, ale wielu ludzi powszechny jest niedobór jodu. Witaminę D, no to wszyscy praktycznie wiemy, że trzeba ją suplementować, ale nawet nie przypuszczałem, w jakich ilościach ją trzeba suplementować, żeby po prostu odpowiednią ilość dostarczyć do organizmu. No, można sobie po prostu skojarzyć. Kiedyś byliśmy cały czas na zewnątrz, teraz cały czas jesteśmy w budynkach, gdzie nie ma dostępu do światła i po prostu tej witaminy wytworzyć sobie nie jesteśmy. I w momencie, kiedy te wszystkie mikroelementy zacząłem dostarczać do organizmu, no to nagle sposoby na detoks, sposoby na głodówki zdrowotne, czy też post oczyszczający zaczęły działać i dzięki temu w końcu ta waga mi się ustabilizowała i też zaczęła spadać. No i właśnie, tutaj kolejne pytanie do ciebie. Co sądzisz o poście oczyszczającym, w Polsce też znanym jako dieta dr Ewy Dąbrowskiej? Tak, to jest wszystko super. Ja w ogóle uwielbiam ludzi, którzy po prostu pomagają innym w dojściu do zdrowia lub też utrzymaniu tego zdrowia na wysokim poziomie. I tutaj jeśli chodzi o tą dietę warzywami, owocami, tak, bo to jest właśnie ta dieta. Moi znajomi niedawno wrócili z tej diety. Wspaniale się czuli, zrzucili z wagi i tak dalej. To jest super, tylko jest jedna ważna, najważniejsza rzecz. Jakie są te warzywa i owoce? Skąd one pochodzą? Czy one są czyste? Słuchajcie, jeśli będziemy tylko na sokach owocowo-warzywnych, a tam o te owoce warzywa będą lane pestycydami, randapami innymi, no to kochani, później wrócicie szybko po chlorelę, żeby ta chlorela wyciągnęła, usunęła z was metale ciężkie, bo będzie w tych owocach, warzywach taki tyle tych metali ciężkich, tyle toksyn, że one mogą spowodować w naszym stosowaniu właśnie tej diety, mogą spowodować zatrucie, najnormalniejsze zatrucie. Dlatego te wszystkie posty na warzywach, na owocach są super, tylko uwaga na jakość warzyw i owoców. Można stosować też posty całkowicie tylko na wodzie, no to ta woda też powinna być dobrej jakości, no i musimy się przygotować do postu, dlatego że to
Poszczenie tylko na wodzie, czy w ogóle na niczym, jest niezwykłym obciążeniem dla naszego organizmu. Jest obciążeniem i obciążeniem. Dlatego, że organizm tutaj wchodzi już taki tam jakby zjadania samego siebie, w sensie zjadania tych komórek właśnie patogennych. On je pierwsze usuwa. No i tutaj to jest jako samoleczenie, jako samozdrowienie. Natomiast organizm musi być silny, musi być do tego przygotowany, żeby móc wejść na drogę takich naprawdę radykalnych postów. No i oczywiście nie zapominajmy o lewatywie, która jest bardzo ważna, dlatego że oczyszcza ostatni odcinek, czyli okrężnicę, czyli ostatni odcinek jelita grubego. Można zrobić sobie też głębsze oczyszczanie jelit. Wtedy zobaczyć w odpowiednich salonach, robią takie oczyszczania i zobaczyć, co tam w środku mamy. Także myślę, że to jest dobre, ale uwaga z lewatywami, żeby nie robić tego codziennie, żeby nie robić tego bardzo często, bo to też wypłukuje dobrą naszą mikrobiotę. A mikrobiota to jest nasza odporność. I bez dobrej mikrobioty leżymy. Dosłownie leżymy w łóżku z gorączką, bo atakują nas różnego rodzaju patogeny. To ja tutaj mogę dopowiedzieć tylko tyle, że na tyle się zakochałem w tej diecie dr Ewy Dąbrowskiej, czy tym poście oczyszczającym, na tyle dobrze na mnie to podziałało, że sam teraz pomagam innym, nawet robię takie wydarzenia, w których po prostu mówię ludziom, w jaki sposób mają to przechodzić. Zresztą akurat w ten poniedziałek zaczynamy kolejny taki etap a właściwie czterotygodniowego oczyszczania, więc jeżeli ktoś będzie chciał, no to serdecznie zapraszam. Idźmy dalej. Jaka jest twoja ulubiona potrawa? Nie licząc soku z młodego jęczmienia i chlorelli. Oj matko, ja tych potraw to mam ulubionych kilka. Najbardziej ulubiona moja potrawa to jest taka, która jest malutka. Ja zawsze jak coś po prostu, cokolwiek będę chcę zjeść, to musi być to malutko. Nie to, że talerz jest wielki i tego jest dużo i wydaje się, że jest malutko, tylko malutko na moim talerzu. Natomiast powiem wam szczerze, że tak ulubiona, nawet taka z dzieciństwa, gdzie tam jeszcze po prostu taka od babci, dziadka, to są ziemniaki z kapustą. Nie wiem po prostu, ja oszalałam na temat ziemniaków z kapustą. I to muszą być takie ziemniaki, wiecie, takie ziemniaki prawdziwe, takie od rolnika, który hoduje czy uprawia wszystkie swoje warzywa czy tam zwierzęta dla swojej rodziny. O to chodzi, bo te ziemniaki mają zupełnie inny smak. No i z kapustą, gotowaną kapustą, z przepisu mojej babci, który mi podarowała i nauczyła mnie gotować tą kapustę. Także to jest moja ulubiona. Niektórzy dodają do tego schabowego. Tak. Ja natomiast uwielbiam ziemniaki z kapustą. I jeśli mogę, czy jestem gdzieś w restauracji, czy coś, to bardzo często zdarza się, że biorę ziemniaki z kapustą z tych dodatków, tak? Słuchajcie, patrzą się na mnie trochę jak na wariatkę, no ale trudno. Po prostu nie biorę jakiegoś całego dania, tylko ziemniaki z kapustą. To jest takie moje ulubione. No i uwielbiam wszelkiego rodzaju sałatki. Sałatki zrobione z sałaty. I czego tam jest wszystko w tych sałatach? Czy jest kozi ser, czy są gruszki, czy są orzechy i tak dalej. To uwielbiam takie mieszane smaki po prostu w sałatach. Także to jest takie moje ulubione, co zwykle jem i gotuję sobie. Świetnie, że wspomniałaś o tym malutko, no bo to też jest ważna w sumie taka rada, żebyśmy jedli do momentu, kiedy jeszcze czujemy się głodni, a nie żebyśmy się zapełniali do pełna. Bo to jest taka rzecz, która często no, niestety potem wychodzi nam bokiem. Tak jak wspomniałaś też, żołądek się rozciąga. Ale tak trochę cię biorąc pod włos, a jaka jest twoja ulubiona niezdrowa potrawa? Taka bardzo niezdrowa, taka najbardziej niezdrowa potrawa to czasami jajka na bekonie. No i teraz osoby na keto naprawdę rzucą się na ciebie. No to właśnie widzicie, o co chodzi, no bo nie można zwariować na punkcie jednej diety albo drugiej diety. I ja też tutaj nie jestem zwariowana na punkcie jedzenia tylko i wyłącznie samych zielonych. Natomiast faktycznie czasami jak mam ochotę, to jajka na bekonie naprawdę no, się zdarzą, tak, ale ten bekon znowu też musi być, wiecie, jaki nie jest ze sklepu, taki, wiecie, zalany nie wiadomo czym, bo to aż czuć po prostu, że to mięso jest takie niedobre. Natomiast jeszcze z dzieciństwa pamiętam, jak moja ciocia piekła boczek i faktycznie taki pieczony boczek z kminkiem, zasypany cały kminkiem, więc to jest też takie coś, co mi gdzieś tam przypomina dzieciństwo, kiedy nie patrzyło się w ogóle na to, co się je, tylko albo jadło się to, co było, albo faktycznie to, co smakowało. No a teraz przez te wszystkie mody dietetyczne, no to mamy takie szaleństwo. Nie wiemy, co wybrać, jedzmy po prostu to, na co w danym momencie mamy ochotę.
Oprócz słodyczy, oprócz cukru i oprócz niezdrowych przekąsek. Tak, tak, tak. Wiadomo, że to jest używka toksyna, trzeba tego unikać. A w ogóle kapusta z ziemniakami na Śląsku zwana panczkrautem, też mi się zdarzało, że domawiałem sobie osobno ją, też ją bardzo lubię. Polecam też rozmowę z Grzegorzem Halamą. Jest to godzinna prawie, że rozmowa o zdrowiu, która wynikła w sposób spontaniczny. Link teraz powinien pojawić się tutaj. Czy masz jakiś swój przepis ulubiony na zielone smoothie? Jasne, pewnie, że tak. Ale ten mój przepis ulubiony na zielony smoothie jest taki prosty, że po prostu każdy go może zrobić. Ja, kochani, na moim portalu veges.life daję właśnie przepisy na 5 przepisów na zielone koktajle, a taki mój ulubiony smoothie to jest, kochani, no wiadomo, że sok z trawy jęczmiennej oczywiście, wiadomo, że woda, najlepiej wodorowa albo źródlana, albo no ja mam taki filtr, który też mi wodoruje wodę, więc jakby po prostu czysta woda, czysta woda. Do tego, kochani, kiwi, tylko oczywiście też no, z takich biologicznie czystych terenów, jeśli uda Wam się w ogóle zdobyć coś takiego. Ja do tego jeszcze dodaję sobie sok z pomarańczy i do tego z limonki, żeby był bardziej taki właśnie, ja lubię takie kwaskowe, nie słodkie właśnie smaki, tylko takie kwaskowe. No i do tego uwielbiam winogrono, a winogrono daje słodycz. Więc jakby takie zielone smoothie uwielbiam i polecam wszystkim. Albo na moim portalu zapraszam na niego veges.life przez V. No i tam mamy bardzo dużo tych właśnie przepisów, jeśli chodzi o zielone koktajle, czy w ogóle o jakieś zdrowe, czyste pożywienie. Tak, ja już na nim jestem. A może zostajmy przy Twoim przepisie. Jeżeli chcielibyście poznać mój, to dajcie znać w komentarzach. Możecie też dać swoje różnego rodzaju złote porady odnośnie dbania o zdrowie, czy też swoje przepisy na zdrowe koktajle. No, mam tutaj jeszcze całą masę pytań. No, w ogóle przygotowując się do naszej rozmowy, przygotowałem prawie 90 pytań, które chciałem Ci zadać. Mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja się spotkać i żebym mógł Ci je zadać. Jasne, pewnie, oczywiście. Bardzo się cieszę. W takim razie dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. No i do zobaczenia. Bardzo dziękuję, pozdrawiam Was serdecznie, pa!